Druk 364, projekt Komisji Infrastruktury. Dziękuję. Proszę Państwa, na ostatnim posiedzeniu komisji rozpatrywaliśmy propozycję pana Piotra i pana Mateusza w sprawie podmiany, w cudzysłowie podmiany, czyli dołożenie tabliczki na przystanku przy Krakheniu w kierunku miasta, oznaczonego jako Rondo Młyńskie, oznaczonego jako przystanek podwójny. Oczywiście, jeżeli by się go udało rozbudować w przyszłości, to byłoby dobrze, ponieważ ja się go przyglądałem. Oczywiście tam od tego rogu, jakby troszkę do przodu tam poszedł ten przystanek, to byłoby lepiej, ale na ten czas to przynajmniej tyle, żeby jeszcze tylko jeszcze się udało coś takiego załatwić, taka moja sugestia, żeby kierowcy autobusu po prostu otwierali drzwi, że można się było przesiąść jednego do drugiego, to ale też myślę, jest na rozmowę z Dzikiciem w innym trybie, to nie wiem, czy panowie mógł coś dodać do tego, czy nie, to bardzo proszę. Proszę pana. Jeżeli można tak właśnie w formie autopoprawki, bo myślę, że wszyscy z państwa radni zgodzą się z tą organizacją, która tutaj jest. Mianowicie ta autopoprawka do zgodności do członków komisji wiąże się z tym, że okazuje się, że jeszcze jeden przystanek na terenie gminy trzeciej na trasie Grodzinowej Ruty z Trudnego Mińskiego, który jest przystankiem pojedynczym. To jest ten przystanek na Dobrego Pasterza przed rogiem Barei, czyli następny przystanek o parku wodnym. Czyli pojedynczy? Tak, on jest niestety pojedynczy. Nie wiem, czy on nie był podwójny, bo... No właśnie. Ten przy rogiem Barei... Ten przy panu. Wiem, to nie, to przy Franiu. Nie, przy panu. To jest przy Słoleckiego, tak? Ale ja mam wrażenie, że on był kiedyś podwójny. Jak była remontowana. No właśnie. W związku z tym nie miałem to taką propozycję, żebyśmy troszkę przemodelowali za uzasadnienie. To jeśli Państwo z komisji się zgłosicie, to proponuję coś takiego, że przystanie do tego miejsca w stronę centrum. Jest jeden z dwóch przystanków na terenie ulicy Trzeciej, na razie go mówię, to jest tam na terenie pojedynczy. Cała reszta jest taka sama. Dobrze, a istota może nie tam jest. Jeśli Państwo z komisji się zgodzilibyście na to. Zgadzamy się. Członkowie komisji się zgadzają? Tak, nie. No to z autopoprawką. Przystanek Rondo Młyńskie w stronę centrum jest. Z jednym z dwóch przystanków. Bo jeżeli nie piszmy jeden z dwóch, może jeszcze za chwilę przypomnieć. Znaczy w ustawie mieszkania było to, ma tego przystanek komisji, a tam wpadły, że to jest jeden, to nie zawsze jest. No jest jeden z dwóch, bo drugi to jest Rondo Młyńskie. Ale może nie Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Nie widzę przystępu do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały za druk 364 wraz z autopoprawką? Przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały za druk 364.